Karolina Dobrowolska, dobry wieczór. Drodzy Państwo, przed nami dość pogodny tydzień. Jeśli popada, to przelotnie, a na termometrach do 16, a miejscami nawet 18 stopni. Wielka sobota i niedziela wielkanocna też powinny być słoneczne. Jest spora szansa, że chmury, które powoli płyną sobie nad Wyspy Brytyjskie, właśnie w święta Wielkiej Nocy sprowadzą do nas ciepłe powietrze. Ono sobie będzie płynąć do Polski z południowego zachodu. A co w najbliższych godzinach? Polska znajdzie się pomiędzy tym niżem skandynawskim, a wyżem, powiedzmy, greckim. A co to oznacza w praktyce? W nocy popada w północnych regionach kraju, poza tym powinno być pogodnie, a najpogodniej poniedziałek zapowiada się tutaj, gdzie mamy tyle pogodnego nieba, czyli w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do Polski zaczyna napływać cieplejsze i wilgotne powietrze, ale noce zapowiadają się z przymrozkami. I już dziś w nocy spodziewamy się ich od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę. I to będą regiony z pogodnym niebem. Dopiero początkowo może przelotnie popadać na Suwalszczyźnie, a także w centrum. Więcej deszczowych chmur na zachodzie i wybrzeżu i w tych regionach maksymalnie do 4 stopni. Poniedziałek rozpoczniemy ze słońcem. Słaby deszcz może popadać na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Najpogodniej będzie na Podkarpaciu. Słońca w tym regionie nie zabraknie także po południu. Pogodniej będzie też w Małopolsce, a w pozostałych regionach przelotne opady deszczu. I będzie od 9 stopni na Pomorzu do 15 na Podkarpaciu. Ciśnienie będzie się wahać. Wtorek słoneczny i ciepły, na termometrach do 18 stopni. Przelotny, słaby deszcz możliwy tylko na Suwalszczyźnie. W całej Polsce wietrznie, a w środę deszczowe chmury będą płynąć z zachodu na wschód kraju i miejscami popada mocniej, od 10 do 16 stopni. Czwartek i piątek ze słońcem i dość wyrównaną temperaturą, od 8 do 11 stopni. Deszcz popada delikatnie i to będą przelotne opady. I kolejne mapy ze słońcem. Szczególnie w sobotę niebo będzie bezchmurne i będzie ciepło do 15 stopni, a w niedzielę może pokropić na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu i będzie od 10 do 16 stopni. I tym pogodnym akcentem żegnam się z Państwem, ale przypominam nadal o nocnych i porannych przymrozkach. Spokojnego wieczoru, dobranoc.